Co to znaczy mnożyć ułamki? Chcę pomnożyć ułamek 1 druga przez ułamek 1 czwarta. Możesz o tym działaniu pomyśleć tak. To jest połowa z 1 czwartej. Zróbmy na przykładzie tabliczki czekolady. Narysuję tabliczkę czekolady. Pamiętaj, ułamki najlepiej się rozumie, gdy mówimy o pizzach albo tabliczce czekolady. Dzielę ją na 4 równe części. 4 równe części. To jest ułamek 1 czwarta. Zakolorujmy. To jest 1 czwarta. Ale ja chcę wziąć 1 drugą z tej 1 czwartej. Czyli muszę podzielić tą część na pół. Mogę podzielić cały prostokąt na pół. Dzielę na dwie części. I biorę jedną z nich, czyli wezmę teraz tę część. Tę część. Czyli nasz wynik to jest ta żółta część. Jaki to będzie ułamek? Zobacz, wzięłam jedną część z ilu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z 8. Czyli zakolorowałam 1/8 całej tabliczki czekolady. Zobacz, 1 druga razy 1 czwarta to jest 1/8. Jeśli oglądałeś poprzednie filmy z mnożenia ułamków, to wiesz, że ułamki mnożymy mnożąc licznik razy licznik. 1 razy 1 to jest 1 i mianownik razy mianownik, czyli 2 razy 4 równa się 8. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Pomnóżmy 2 trzecie przez na przykład 4 piąte. Proponuję zatrzymać ten film i zastanowić się, ile to będzie. Spróbuj to zrobić najpierw graficznie, tak jak ja zrobiłam to tutaj. W porządku, przejdźmy do rozwiązania. Mówiliśmy ostatnio o czekoladzie, to może teraz niech to będzie ciasto, też coś słodkiego. Narysujemy ciasto. Podzielę to ciasto na 5 równych części. I wezmę 4 z nich. Wezmę 4 piąte całego ciasta. Czyli wezmę ten kawałek, to jest 1 piąta. Wezmę ten kawałek. 2 piąte. 3 piąte. 4 piąte. Wziąłam 4 piąte mojego ciasta. Ale teraz widzę, że chcę wziąć 2 trzecie z tych 4 piątych. Aby to zrobić, podzielę moje ciasto na 3 równe części. W tą stronę podzielimy teraz 1, 2 i 3. Mamy 3 równe części. I biorę z tych 4 piątych 2 z nich. Tu mamy jedną część i tu drugą część. Czyli biorę ten kawałek i ten kawałek. Czyli zobaczcie, wzięłam teraz 2 trzecie, 2 kawałki z 3 z początkowych 4 piątych. Jaki to jest ułamek? Zobacz, zamalowałam 8 części, napiszmy 8 części. Z ilu to całe ciasto zostało podzielone, zobacz, na 3 razy 5, 15 części. Czyli wzięłam 8 piętnastych całego ciasta. Ma to sens, tak jak mówiłam poprzednio, mnożymy liczniki, 2 razy 4 to jest 8, i mianowniki 3 razy 5, 15.